Słoneczko, witamy we vlogmasie numer 3. Tak, 3. Widziałeś, co elf zrobił? Tak. Nałobuzował. Babcia mówi, że nie będzie po nim sprzątała. No ale w ostatnim roku zrobił wiele trudniejsze rzeczy. Tu się może rozkręcać dopiero. Ukradł samochód na przykład w zeszłym roku. Ja go rozkręcę. Ja myślę, Lila, ja myślę, że to jest elfica ta, prawda? Że ona może tak delikatniej, a myślę, że jak... Ona chyba robi delikatniej, bo ona wie, że babcia ma nóżkę. Chorą, tak, i nie chce babci roboty dodawać, tak, nie chce, żeby babcia się... No to takie trudne. Ale myślę, że jak, wiesz, jak wróci elf, a odejdzie elfica, to jeszcze się może nieźle dziać. Wiesz, dużo tych... Jesteś cieplutka w ogóle, jesteś troszkę zaziębiona. Co? Wyszło przeziębienie nam. Zmiana klimatu nam wyszła. Cześć, Mati. A czemu on dał ziemię tu? No zobacz, jak narozrabiał. I zrobił serce. Ona, jak ona ma na imię, bo w końcu nie wiem. No jak? Ginger! Ginger to jest on. Gingerka. Gingerka? No zobacz, jak na bałaganie. Będziesz sprzątała? Serce. Zrobiła serce! Ale chyba was lubi, jak Lilusiu serduszko zrobiła, co? No. Bałaganu narobiła. Tak, babcia ma teraz pełno sprzątania. Co będziesz Lilusiu zaraz robiła? Otwierać trzeci kalendarz. Trzecie okienko będziesz otwierała? No. Party. Imprezka? Mhm. O, a Matysia mówi, żebyś na nią poczekała z kalendarzem. Poczekasz? Tak. Super. To siadaj na łóżeczku. Ja już tutaj mam. I zaraz otwieramy. Teraz będziemy otwierać okienko numer 3. Ja noszę z okienka numer 2 krawat, który dostałam. I ona nosi okulary śmieszne. Okej. Okay. Otwieramy. Dziękujemy, kochani, za ciepłe komentarze pod pierwszym filmikiem Vlogmasa. Można robić bransoletki! I z literkami! Ale super! I to ma serce i krzyżyk! Ja wszystkim zrobię jeden. Fajnie. Dobre okienko, no. Czy nie? Super! To super najlepsze okienko! Nie najlepsze na całym świecie. No, bo było do pory. Pierwsze były najlepsze. Dziewczynki, ja sprzątałam wasze kalendarze i zapomniałyście, że była kartka. Musicie patrzeć uważnie, bo w niektórych macie pytania. Siadajcie i zobaczcie, co tam jest napisane. Co wieszamy na szczycie choinki? Kto odpowie? No to razem. 3, 4. Gwiazdę! Gwiazdę, brawo! I musicie patrzeć, bo w kalendarzu, w niektórych okienkach są do was specjalne pytania. Nie wiem, czy wcześniej nie przegapiłyście, nie wyrzuciłyście. Thank you.
Moi drodzy, jeszcze nam brakuje Lindy. Moi drodzy, mamy tutaj mega pakę, nie będę tutaj zwlekała. Zobaczcie, jaką mamy mega paczkę z Bonfix. Wiecie, że my uwielbiamy te ubrania. No, uwielbiamy Bonfix. No, uwielbiamy, naprawdę bardzo lubimy. Pytaliście z pierwszego Vlogmasa o sweterki. Dostałam wiadomości mnóstwo, skąd dziewczyny mają te sweterki. To już właśnie z zeszłego roku też z Bonfixu te sweterki. Nie wiem, czy są jeszcze na stronie, ale widziałam bardzo podobne, bo kilka osób mnie też pytało i też podsyłałam linki. A co chciałam powiedzieć? Tutaj zamówienie mamy tylko dla dzieci. Może, nie wiem, będziecie czerpali jakąś inspirację. Ja wam oczywiście wrzucę linki, wtedy zobaczycie sobie te rzeczy na stronie, czy są dostępne. Powiem wam w trakcie, ile dana rzecz kosztowała. My tutaj miałyśmy zamówienie, mogłyśmy skorzystać z niego, zrobić sobie zamówienie. Ja bardzo sobie cenię taki rodzaj współpracy z firmą Bonfix, że pozwala nam zamówić coś od czasu do czasu. I dla nas to jest też wielka frajda. I tak bym kupowała, i tak bym kupowała. Lilusiu! No chodź, bo tu rzeczy dla was będą. A ja będę mówiła cenę i trochę pokazywała, a na końcu dziewczyny się przebiorą, tak żeby wam chwilę pokazać, jak to wygląda, albo tutaj na żywo. Hej, gwiazdeczko, zobaczcie, jakie fajne rzeczy. Okulary mnie trochę uwierają, chyba je sobie tak założę. O, no i dobra, pierwsza rzecz to jest rzecz dla Matysi. Ja już jej tą rzecz na stronie pokazywałam. Ona bardzo chciała czarną kurtkę i taką super czarną kurtkę, zobaczcie, naprawdę ona jest świetnie wykonana. Ona jest super, super. I ma tak dużo tego. Tak, cały urok tej kurtki, pomimo że jest czarna, to jest, zobaczcie, jakie futerko. No to jest po prostu magiczne. Ono jest też odpinane, cały kaptur tak, możecie kaptur odpiąć. Można odpiąć, jak jest lato. Tutaj na lato to nie, może wiosna, ale wiosna. Tutaj można, jest odblaskowe. I ona nie jest taka mega, mega gruba. Tylko taka, wiecie, jest leciutka. Leciutka, tak, ona jest taka leciutka. No i dobra, Mati założy ją. Raz, dwa, trzy. Zaraz Mati założy, a ja wam powiem, ile taka kurtka kosztuje. Zaraz wam. Poleciały okulary. Powiem wam, ile kosztuje taka kurtka. 149 zł. O, pokaż się. Podoba ci się? No, fajno, co? Naprawdę. I z tyłu fajnie pokaż, leży. Tutaj też, też ma tak mocniej trochę przyczepione. I Matysia jest bardzo szczupła, to widzicie, ona jej tutaj trochę odstaje, ale ja zawsze wolę, jak kurtka ma luz na sweter. No i dobra, kolejna rzecz, może teraz coś dla Lindzi. Coś dla Lileczki teraz znajdziemy. O, proszę. Tu będą też, kochani, takie rzeczy, które pasują na święta i właśnie to zamówienie miało być takie zimowe, trochę świąteczne. Tutaj ciepło. No to zdej mi kurtkę, no jak tak gorąco. U babci nam tu tak ciepło, powiem wam, że babcie to grzeją i dziadkowie. Co tu masz? Lila ma tu, zobaczcie, spódniczkę, pokażę wam bliżej. I to jest taka rozkroszowana spódnica w kratę, idealna właśnie na grudzień. Pokaż, ile tak sprzedują. To też, to nie są takie kraty normalne, to są takie kraty bardziej... Szkocka, no, właśnie, szkocka krata. Na spódniczka była bardzo niedroga, ona kosztuje 24,99. Powiem wam, że ta spódnica jest właśnie fajna z tym, że ma bardzo atrakcyjną cenę, bo 25 zł za taką spódniczkę. I na końcu właśnie założę Lila sobie tą spódniczkę, to wam pokażę. Od razu pójdę tym samym tropem, bo tak dobrze pamiętam, że do tej spódniczki dobraliśmy bluzeczkę. Fajnie. Zobacz, jaka fajna ta bluzeczka. Chciałam, żeby ona była też świąteczna, właśnie na Wigilię, na święta. I żeby ta spódnica, zaraz ci Lila pokażę, zobacz, bo ty jej nie widziałaś. I to się zmienia. Jak to zmieni? Podoba ci się? Ja cię pokażę. Lilusia. No. Fajna. Nie, zobaczcie, też... kochani. Tak wygląda. To jest taka biała bluzka z taką choineczką. I też może ta choinka się zmieni. Na zielono, tak. Na zielono. O, zobaczcie, tak się zmienia. Bluzeczka kosztowała 34,99. Coś dla Matysi. Super. Otwieraj. A ja wam, kochani, od razu powiem, ile kosztowała ta bluza, bo to jest bluza. To jest taka. Mam tej. To jest piżama! Ej, mama, to nie jest dla Lili. A, pomyłka! To jest piżama, Lila, dla ciebie. Fajna. Widzę, że ci się podoba. To jest piżama, kochani. Kombinezon. Ale taki kombinezon, takie śpiochy.
w kolorze czarnym z takim tutaj unicornem. Unicornem, czyli coś, co Lila lubi. Uwielbia. Proszę, kochanie. I zaraz znajdziemy 64,99. Fajna? I to na pewno jest warta cena, no bo ta piżama naprawdę jest bardzo super. Tam czegoś dla Matusi. Może to. O tak, to było dla ciebie. To są takie dżinsy. Wybierała się sobie skinę. I zaraz to do babci. Z złotymi, to są dżinsy. Skiny, dokładnie się tak skiny nazywają. I one są takie zwykłe, niebieskie i tu mają po prostu... Takie super złote kawałki. Fajnie wyglądają, co? No ja uwielbiam dżinsy. Jakbyście oglądali w filmach, no to ja cały czas normalnie noszę dżinsy. Tak. I będą idealne, bo nie mamy za dużo ubrań teraz tutaj w Polsce, więc idealnie nam się te ubrania w ogóle przydadzą. I takie dżinsy, moi drodzy, 49,99, także super, bardzo fajna cena. Kaja, co potrzebujesz robić? No odrosty, po prostu. I kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to jest też akurat dla Matysi, bo tak wylosowałam, ale zaraz będą pewnie dwie dla Lili. I proszę bardzo, jest to taka bluza krótsza, widzicie? Tu jest biało, bordowo, ten przyłóż sobie, fajna, ale ekstra. Do tych jeansów tak. Z jeansami to po prostu pasuje tak super. Założymy na końcu i zobaczymy, jak to wygląda. I tu już będą takie rzeczy z tego, co kojarzę. Co to? A, to są takie same są dla was. Sukienki. Coś dla was fajnego, jeszcze kurczaka. Otwórzcie, dziewczyny, i to są sukienki albo na święta, moi drodzy, albo na Sylwestra. Tu się kierowałam trochę tym, żeby one były połyskujące. Zobacz, Lilusiu, to będzie wspaniałe. Czekaj, odwrócimy. Mama to pokaże. Już wam, kochani, pokazujemy. Zobaczcie, jakie to są sukieneczki z taką falbaną. Wow, widzę, że Lila się poderwała. Kochani, i te sukienki przychodzą w dwóch kolorach. Jest taki niebieski, to jest taki turkusowy, takowy, zielony. I jeszcze były złote. Fajne, no jeszcze były złote. Podoba ci się? A pokaż, jak będziesz wyglądała. I to by było, pomyślcie sobie, na bal, na święta, na Sylwestra. Idealnie. Na jakieś dysko. Dziewczyny, powiem wam, że mi się mega podobają te sukienki. Zobaczcie, jest taki materiał świecący i ta falbana tutaj. No, powiem wam, że jest ładnie wykonane, ma też podszewkę i z tyłu jest suwak. A ja szybciutko wam powiem, gdziekolwiek mam... O, właśnie tutaj. Potrzymaj chwilkę, a ja powiem, ile te sukieneczki kosztują. Tak, sukienka kosztowała, kochani, 34,99. Powiem wam, że mega polecam. Pan parzeczy, wiem co, no to jest super. To jest super. Proszę bardzo. Naprawdę tutaj są eleganckie takie świąteczne rzeczy. Tak. Ja już wezmę od ciebie to. Fajny kolor, podoba ci się? Na pewno, ja siostra. Zapomniałam. To jest ten super kombinezon. Tak, tak. Ale on jest super. Tańcz, Mati. Zobaczcie, kochani, to jest taki oto kombinezon. Te spodnie nie są długie, z tego co kojarzę, aż do końca. Na święta, na pewno. Tak, ma podszewkę. Matysia w ogóle bardzo lubi kombinezony. Tutaj taką falbanę, widzicie? Tak to wygląda i on jest taki, jest taki zwiewny. Złoty. Złoty, tak. I poszukaj, ma, ma taki kombinezon. Kochani, 74,99. Ale od razu macie, widzicie, i górę, i dół. No to super. Dobra, i co tu mamy? Jeszcze są dwie małe rzeczy. Jedną, ta jest dla Lilusi, kadry. Jak ona otwiera. Co to? Wow! Co to? To jest, Niuniu, taka bluzka z ramionami odkrytymi. Fajna? Podoba ci się? No to pokażemy. Tak, no. To jest taka bluzeczka elegancka, gładka. Widzicie, ma falbanki. Siadaj, Lilusiu, ja tu jeszcze powiem, że ona jest bardzo fajnego, takiego lejącego materiału. I w kadrze wygląda bardziej różowa, ale to jest fiolet. To jest taka wiśnia. Jest wiśnia, fiolet, wow, właśnie. Super kolor, prawda? No super. I ostatnia rzecz. Ta bluzka, nie powiedziałam, ile kosztuje, tak? Bluzka Lilusi, kochani, kosztuje 44,99, także ta bluzeczka już nie jest taka tania, ta biała była troszkę tańsza. Super. I ostatnia rzecz, to są... Mama, to są mamy jakoś ten. To są takie, kochani, ja wam przysunę, bransoletki w różnych kolorach. Ja chcę! To są akurat jedyna rzecz dla mamusi. A ja mogę?
Zobaczcie, taki zestaw bransoletek. A pokaż, bo chcę pokazać. Wy sobie później obejrzycie. Wyglądają, kochani, te bransoletki i one kosztują 19,99. Są prześliczne. I to są, kochani, wszystkie rzeczy z Bonprix. Naprawdę to jest świetne zamówienie. No i dobra, pokażemy, przebieramy się. Znaczy, dziewczyny się przebierają. Miał być dzisiaj śnieg i tak patrzę i na razie nie ma. Jejku, mam nadzieję, że trzymaliście kciuki, żeby coś tam nam tutaj spadło. My na razie sobie tak dzisiaj odpoczywamy. Wczoraj mieliśmy bardzo czynny dzień, cały czas dziś krążyliśmy z rodziną. Zrobię. Dziewczyny robią bransoletki, widzieliście z zestawu. Ja już dostałam mam i serduszka, babcia dostała też jakieś love. A Lila chyba jeszcze nic nie zrobiłaś, co? No, a ja jeszcze zrobiłam Matildę. Rób, Lilusiu, rób. I co, ja za chwilę robię spaghetti. Dzisiaj na obiad stwierdziłam, że zrobię, że nie babcia, tylko ja, i zrobię takie dobre spaghetti bolognese. Planujemy, że może po południu dziewczynki pojadą do drugich dziadków i sobie przenocują. No wiecie, one są w Polsce i też muszą korzystać z tego czasu z rodziną. Ja ze swojego miejsca dziękuję Wam za liczne oglądanie Vlogmasa. Jest to bardzo dla mnie miłe, bardzo motywujące. Nawet jak teraz nie mam tak czasu, jak wiecie, jestem w Polsce, odpisywać na Wasze komentarze, to jest mi niezmiernie miło i jak już wrócę, to na pewno postaram się bardziej odpisywać. Teraz wiem, że zrozumiecie to, że jednak ten czas z rodziną też jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Przed chwilą Wam mówiłam, że tak chcę, żeby spadł śnieg, a tu zaczął padać śnieg. Widać go jeszcze? Tak. Ale słabo, co? Śnieg z deszczu. Mam, babcia, możesz nie psuć, nie ma deszczu. Nie chcemy deszczu. Ej, ale one są takie, padają jak małe gratki. No dobra, trzymamy kciuki, żeby się rozkręciło. Smacznego. Dobre. Cynamonu dodałam. Cynamonu? No. Jak wiecie, dziewczynki pojechały sobie z dziadkiem do drugich dziadków. One też chcą się, wiecie, nacieszyć teraz tym czasem z rodziną. Fajnie, bo jesteśmy dość krótko, a już się ze sporą ilością osób widzieliśmy, ale jeszcze oczywiście nie ze wszystkimi. Mamy jakieś tam plany na ten tydzień, mam nadzieję, że uda się nam je zrealizować. Przede wszystkim jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że właśnie montuję, póki nie ma dziewczyn, na jakimś tam małym laptopie, nie na tym Macu, który ostatnio nabyłam, tylko na wcześniejszym, trochę jakoś tak nie chciałam go zabierać w podróż, bo jeszcze tak, no nie czuję się pewnie. Odpadły mi też wszystkie paznokcie, vlogmas na żywo, tak wygląda życie, nie ma pięknych paznokci, zawsze pięknego makijażu. Takie życie, jak coś odpada, no to nic z tym nie zrobimy. Ale co Wam powiem, Matysia wzięła kamerkę GoPro i stara się kręcić coś. Mam nadzieję, że coś tam jej wyjdzie. To też będzie fajne, bo jak ja będę jutro to montowała, to Wam dorzucę z dnia dzisiejszego to, co Mati nagrała. Bo wiadomo, że jak ja teraz będę chciała zmontować dla Was vloga dzisiaj późnym wieczorem na jutro, no to nie będę miała tego materiału, co ma Matysia, bo jesteśmy oddzielnie. Więc wrzucę Wam do kolejnego vloga. Vlogmasa powinnam mówić. No i chodzi też o to, że będziecie mieli takie, wiecie, naturalne nagrywanie Matysi. Mi się wydaje, że to też jest bardzo fajne, jak dziewczyny same nagrywają i jakoś się w tym odnajdują.
co wam jeszcze powiem, my sobie tak teraz siedzimy z rodzicami, relaksujemy się trochę, babcia odpoczywa. Moja mama jakiś czas temu miała operację na kolano i już tak troszeczkę do siebie dochodzi, ale no jeszcze wiadomo, że troszkę no potrzebuje jakiejś tam pomocy. Także ja jutro z samego rana, zanim pójdę jeszcze do dziewczynek, to chcę tutaj trochę mamie pomóc, poogarniać tyle, ile będę mogła. No, a może nawet zacznę już dzisiaj, ale to już dla was nie będzie takie interesujące, pewnie jak sprzątam w jakiejś tam szafce. No, ale to chciałam wam powiedzieć i Matysia wam dziękowała też za komentarze. Zapraszam was też na naszego Instagrama, tam coś tam wrzucam w ciągu dnia. I w sumie tyle, rozgadałam się znowu, ale jak macie jakieś pytania, cokolwiek piszcie, jak nie mogę odpisać, to będę starała się opowiedzieć we Vlogmasie. I wiem, będę wam chciała opowiedzieć w kolejnym Vlogmasie, bo trzymałam tę historię, żeby wam opowiedzieć, jak byłyśmy na Frozen w kinie, jaka była sytuacja, która tak zapadła nam dosyć w pamięć, a propos zachowania w kinie. Także jeszcze do tego wrócimy, ale to już w kolejnym filmie, nie chcę przedłużać za bardzo, widzimy się w kolejnym Vlogmasie i trzymajcie się cieplutko, napiszcie mi, czy wy już ubieracie choinkę, czy już napisaliście list do Mikołaja, jak tam u was przygotowania, ja też naprawdę z chęcią to poczytam, bo jestem tym mocno zainteresowana. A tymczasem buziaki, do jutra!